Cieszymy się z kolejnych 3 punktów. Po 5 rozegranych meczach do tej pory zgromadziliśmy komplet punktów, dlatego to jest na pewno duża satysfakcja. Natomiast troszkę smuci to organizacja gry, brak kontroli, bo powinniśmy ten mecz bardziej kontrolować. Wkradł się za duży chaos w drugiej połowie nerwowo i brakowało naprawdę niewiele, żeby te punkty niestety nie zostały tu w Tarnowie. Natomiast cieszymy się z tego szczęśliwej końcówki meczu, z kolejnej bramki Gabriela Kierońskiego. Pokazuje tutaj duży instynkt snajpera. Zawsze, nieważne jaki wymiar czasowy znajduje się na boisku, zawsze gdzieś znajdzie swoją sytuację. Dzisiaj skończył, za chwilę miał drugą, także to na pewno cieszy. Bardzo dobry kolejny występ Michała Miłkowskiego. Także są pozytywy, ale tak jak mówię, ta organizacja troszkę mocno zachwiana. Też to, że może w krótkim czasie rozegraliśmy dużą ilość meczów i to zmęczenie jest widoczne. Będziemy na pewno rotować już, co prawda nawet nie minie 48 godzin, rozegramy kolejne spotkanie na wyjazd do Beniaminka, dlatego musimy się dość szybko zregenerować. W zasadzie jeden trening i wyjeżdżamy już 6 rano na kolejne spotkanie, gdzie będziemy chcieli walczyć o kolejne 3 punkty. Zdajemy sobie sprawę, że na razie gramy z drużynami, które nie odgrywają mocnej roli w tej lidze, a my nie ukrywamy, że chcemy tą czołową rolę odegrać, a już po tym meczu spotykamy się właśnie z takimi 3-4 zespołami, gdzie dojdzie do konkretnego sprawdzianu. Dlatego chcieliśmy zbierać po drodze te punkty, udało nam się i chcemy jutro podtrzymać również pasce 3 punktów. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.